Pojawił się jeden pomysł, który uważam za realnie dobry i naprawdę mi się podoba. Pomysł przedstawiony bodaj wczoraj, między innymi przez ministra finansów i bodaj szefa UOKiK-u. Mianowicie pomysł stworzenia odpowiedniego zestawienia takiego rodzaju listy banków. Najlepiej traktujących frankowiczom. Tak jest, no przyjaznych frankowiczom, tak? Tak, w cudzysłowie można powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest... Kto miał to robić? Ministerstwo Finansów? I UOKiK. I UOKiK. I wydaje mi się, że to dla klientów banków ten rodzaj informacji, bo to jest nic więcej poza informacją, może być niesłychanie przydatny. To znaczy, jak się zachowują konkurencyjne banki, co tam się dzieje. Jednym słowem, proponujesz, żeby bank, strzelając sobie w stopę, miał lepszą opinię u klientów, tak? No bo muszą się podlizywać, muszą się tylko w ten sposób, że zaczną wydawać pieniądze na to, żeby wyciągać ludzi spod wody, tak? Nie. Ja myślę, że najlepszym sposobem na ten problem jest to, że się umacnia złotówka, już jest poniżej 4 złotych frank, więc... To swoją drogą, natomiast to trzeba pamiętać, kwestia uwzględniania ujemnych stóp procentowych. To jest obowiązek kupiecki, a nie polityczny. Tak, tylko... Jak stopy są ujemne, to trzeba to wziąć pod uwagę. Tylko on nie jest... niestety zawsze jasny w tych umowach kredytowych i banki można się spodziewać... To jest obowiązek uczciwości kupieckiej. Jeżeli na przykład biorą depozyty, za które ludzie muszą dopłacać, ponieważ jest ujemna stopa procentowa, tak, no to muszą się zachowywać odpowiednio w stosunku do ludzi, którym dali kredyt. Jeżeli tego nie robią, nawet jeżeli nie ma tego w umowie, to postępują wbrew etyce kupieckiej. Kropka. Ja uważam za dobrą wiadomość fakt, że w końcu zaczynamy się przyglądać bankom, które nas szantażują. Bo cały czas mówią, żeby skończyć temat frankowiczów, nie mówić o tym, że się zachowywały banki nieuczciwie wobec ludzi. Ja nie mówię o wszystkich bankach, tylko tam, gdzie to miało miejsce. Że co prawda człowiek biorący kredyt powinien i ma mieć świadomość ryzyka, które niesie to, że będzie spłacał raty w walucie, w której nie zarabia, ale to, co banki wyprawiały ze spreadami, jest już nieuczciwością i wielu prawników mówi, że jeśli dojdzie do spraw sądowych, to banki mogą być przegrane. Więc ja bym prosiła banki, żeby nas nie szantażowały faktem, że one są czymś więcej niż podmiotem gospodarczym. To prawda są. I każda destabilizacja sytuacji w bankach może być groźna dla gospodarki, ale niech o tą stabilizację własnej sytuacji przede wszystkim zadbają banki, a nie przerzucają ją tylko na swoich klientów.